Halo, halo, hej, cześć, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Kto i co dziś wystąpi w roli głównej, mówię, opowiadam i zapraszam. Otóż podzielimy sobie poniekąd film na dwie części. Część pielęgnacyjną oraz część makijażową. W części pielęgnacyjnej zobaczycie z Basic Lab, jak idealnie przygotować skórę pod makijaż, no i w tym jakże ważnym dniu, ale nie tylko, na różnego rodzaju okazje, co do samych kosmetyków, przygotowania, połączenia, które serum z jakim, kiedy krem, czy krem przed serum, czy po serum, czy najpierw krem pod oczy, to wszystko wam opowiem. Jeżeli chodzi o część makijażową, to tutaj zobaczycie w roli głównej podkład, którego jeszcze nie miałam, a mnie zaciekawił, bo jak poszłam do Rossmana, żeby obczaić nowości, no to właśnie były nowości z cyklu rozświetlających, bodajże z AA, z Lirens, Perfekty. No i tutaj For More Care Perfect Touch, kryjący podkład rozświetlający. Zazwyczaj kryjący odwrotnie, zazwyczaj rozświetlający podkład kojarzymy, że jest on lekki, delikatny, nawilżający, a tutaj jest opcja krycia. Jak tak sobie zobaczyłam i porównałam podkłady między sobą, to naprawdę ten wypadł kozacko pod kątem tego krycia. Jest to opcja long lasting, czyli taka o przedłużonym działaniu, 16-godzinny. Nagrywam też ten odcinek dość wcześnie, więc myślę, że te 16 godzin ze mną tutaj przechodzi i zobaczymy, jak on się będzie prezentował. Następnie dość duże pobudzenie na Instagramie wywołały ostatnio moje niebieskie rzęsy, więc pokażę wam mój sposób na podkreślenie oka w dość niestandardowy sposób. Zobaczymy sobie nowości z Belle do brwi. Jeszcze też nie odpakowałam, nie macałam, więc będzie to wszystko absolutnie na żywo. No i moi drodzy, zobaczymy produkt, kosmetyk, bez którego absolutnie nie wyobrażam sobie makijażu, i jest to gorąca nowość od Kobo. Róże do policzków. Czy okażą się najcudowniejsze, najpiękniejsze i najbardziej fantastyczne na świecie? Zobaczymy na twój wielki dzień i na co dzień. Więc, moi drodzy, dalej jesteśmy w tej tematyce około ślubnej, no bo do mojego ślubu czasu coraz mniej. Dni lecą jak szalone. Czy coś pominęłam? Czy coś jeszcze powinnam powiedzieć, pokazać? Chyba nie. Jeżeli coś mi się przypomni, to od razu będziemy na bieżąco pokazywać, korygować i opowiadać. Więc jeżeli jesteście ciekawi wszystkiego tego, co powyższe, to serdecznie i gorąco zapraszam na nowy odcinek. Lecimy! Dobra, moi drodzy, lecimy. Nie zwalniamy tempa i rozpoczynamy od pielęgnacji. Słuchajcie, tutaj jest list od Basic Lab. Bardzo sobie cenię takie małe rzeczy, drobiazgi. Samo to, że on jest po prostu napisany ręcznie. Samo to, że to jest indywidualne podejście do sprawy. Już mówię, o co chodzi. Dostałam pielęgnację, która, uwaga, kochana Madziu, wiemy, że zbliża się twój wielki dzień, dlatego podsyłamy produkty, na które możesz liczyć, aby przygotować skórę do tak ważnego dnia. W filmie z próbnym makijażem wspomniałaś, że zauważasz u siebie przebarwienie na skórze, więc spieszymy z pomocą. W paczce znajdziesz między innymi serum z witaminą C, które w połączeniu z filtrem SPF skutecznie chroni skórę, ale samo w sobie rozjaśni przebarwienia i wyrówna koloryt skóry. Mocno wierzymy, że przygotowane przez nas kosmetyki będą idealnym wsparciem i ukojeniem. Ściskamy zespół Basic Lab. Więc jak przeczytałam liścik po otwarciu paczki, zrobiło mi się cholernie miło. I jeżeli mowa tutaj o przebarwieniach, to też wam pokazywałam, chodzi głównie o czoło. Kiedy ono mi się zrobiło, kiedy ja się opaliłam, także ono tutaj mi wyszło, to ja nie wiem, nie pamiętam, ale okej. Mamy zaradzenie na sytuację, także lecimy. Oprócz tego, że list, dostałam również gotowy przepis, co po kolei, jak najlepiej używać, aby ta pielęgnacja była skuteczna i jak najlepsza. Także, moi drodzy, rozpoczniemy sobie od tej pielęgnacji dziennej i tym samym tutaj podejmuję to wyzwanie od Basic Lab, znaczy się to wyzwanie mi nie zostało rzucone, tylko ja teraz sama sobie je rzucam, że tą pielęgnację, która została mi jakby ułożona, będę stosować do ślubu regularnie i zobaczycie, jak będzie wyglądał stan mojej skóry, także tak. Dobra, moi drodzy, lecimy z organizacją, jaki kosmetyk na samym początku, które serum z jakim łączyć, no i później krem również. Więc jako pierwsze, już przed chwilą wywołane do tablicy, serum emulsja z witaminą C rewitalizuje, odżywia skórę, pozostawiając ją wyraźnie
jaśniejszą, gładszą i jędrniejszą. Serum oprócz witaminy C jest również wzbogacone koenzymem Q10, który przywraca skórze elastyczność. Zawiera floretynę, która skutecznie wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt. Dodatkowo witaminę F oraz CBD, które skutecznie reguluje nadprodukcję sebum. Wmasowując serum, szczególnie skupiam się tutaj na okolicy przy czole, ale także również na przebarwieniach, zaczerwienieniach przy ustach. Serum dodatkowo złagodzi podrażnienia i ukoi. Emulsja serum elegancko nam się wchłonęła, więc przechodzimy do kolejnego serum z trehalozą, które będzie działało nawilżająco i tutaj także w formie pompeczki. To serum dba o równowagę hydrolipidową oraz nawilżenie skóry w ciągu dnia. Oprócz 10% trehalozy serum zawiera także peptydy, kwas hialuronowy w dwóch postaciach, który zapewnia wielokierunkowe nawilżenie oraz optycznie wypełnia zmarszczki. Więc tutaj podobnie, chwilę czekamy, aż się wchłonie. Jako krok numer 3 krem ceramidowy regenerujący. Oprócz ceramidów krem zawiera betainę oraz mocznik, które zapewniają intensywne nawilżenie oraz ochronę skóry. Odżywienie i odbudowa, i to co lubię najbardziej w tego typu jakby komunikacji, to bogata konsystencja, także lubimy na bogato, lecimy. Myślę, że to też będzie dobra opcja. Ktoś słuchał i oglądał i patrzył na moje suche czoło oraz na nos, bo podkład czy w jednym, czy drugim próbnym ślubnym po prostu był widoczny poprzez suche skórki. Krem z ceramidami domyka rutynę pielęgnacyjną po serum, no i przez to, że ma bogatą konsystencję, również może stanowić jako krem bazę pod makijaż. I moi drodzy, może nie o tyle, że specjalnie trochę omijałam okolice pod oczami, ale tak po prostu mniej produktów nakładałam, ponieważ wiedziałam, że będzie tutaj kolejny krok, a kolejnym krokiem jest serum liftingujące oraz krem pod oczy. Oczywiście rozpoczynam od serum. Kofeina stymuluje mikrokrążenie, redukując obrzęki i zasinienia, a kwas hialuronowy wiąże wodę w naskórku, poprawiając jej stopień nawilżenia. Możemy stosować zarówno pod oczy, jak i na powieki. I jako ostatni element pod oczy, wywołany wspomniany krem, napięcie oraz wygładzenie, dosłownie pół pompeczki, odrobina. Moi drodzy, skóra przygotowana, odżywiona, nawilżona, bo pamiętamy, że najlepszą bazą pod makijaż jest dobrze nawilżona, przygotowana skóra, więc tak jak powiedziałam Wam na samym początku, przyjmuję to wyzwanie z Basic Lab i do ślubu będę stosować ten oto przepis na piękną skórę przedślubną i nie tylko. Dobra, moi drodzy, pragnę tutaj Wam jeszcze wspomnieć o emulsji do mycia twarzy, do skóry ultra wrażliwej. Ja zużyłam już dwa opakowania. Słuchajcie, no ja mam tych kosmetyków naprawdę dużo, ale w momencie, kiedy mam skórę podrażnioną, bądź potrzebuję takiego absolutnego otulenia, to jest to produkt bardzo delikatny i jest to tak zarówno połączenie i tego, że możemy zmyć makijaż i tego, że czujemy się tacy otuleni. Też ją wielokrotnie polecałam dziewczynom, które przychodziły na kurs dla skóry wrażliwej. Naprawdę absolutnie fantastyczna. Już wam pokazuję jej, no bo emulsji, konsystencję, bo jest to coś w stylu, w podobie jak mleczko, halo ostrość, które delikatnie wymywa, tutaj proszę. Więc gorąco, 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 absolutnie polecam. I w ostatnim czasie pojawiło się dwuetapowe oczyszczanie. Dostałam wersję w paczce do skóry tłustej, no i poprosiłam Basic Lab, mówię, przepraszam kochani, czy byłaby możliwość, abyście mi wymienili na opcję wrażliwą, kojącą, różową. No i słuchajcie, tutaj mamy płyn micelarny w jakże kozackim size, to jest pół kilo, mililitrów, 500 mililitrów, a tutaj mamy żel oczyszczający z tej samej serii. Więc płyn najpierw na takie bardziej trudniejsze obszary, czyli pomalowane oczy, na usta, a później wymywam żelem. Także
Też również gorąca polecajka. Drodzy, do mojej rozpiski i przepisu rutyny pielęgnacyjnej także mam wersję nocną, więc ją Wam tylko streszczę, no bo nie będę nakładać teraz całej pielęgnacji nocnej przecież, bo już lecimy z makijażem. Więc jeżeli chodzi o noc i wieczór, to pielęgnacja wygląda następująco. Jako pierwsze leci serum z peptydami miedziowymi, następnie serum ceramidowe oraz krem ceramidowy, czyli zostajemy w serii. I tak jak w przypadku pielęgnacji dziennej, serum liftingujące pod oczy oraz krem pod oczy. I tutaj chciałabym Wam jeszcze powiedzieć taką anegdotkę, może nie tyle anegdotka, z życia wzięte, absolutnie. Wymiana wiadomości z Basic Lab. 30 stycznia dostałam paczkę właśnie z tymi peptydami miedzianymi i 31 stycznia napisałam, wiecie co, nie wiem czy jest to możliwe, ale wierzyć w to będę. W okolicach około nosa miałam czerwone podrażnienia, 2 razy nałożyłam krem wyciszający i jakby 0 ogniska zapalnego, no szok. Także tak bym chciałam po prostu nawiązać tym oto sposobem i w sumie koniec. Kilka słów o serum z peptydami miedziowymi. Zawiera wysokie stężenie składników aktywnych, a jego wyjątkowość na tle innych na rynku jest taka, że zawiera on czyste peptydy miedziowe, co jest rzadkością. I zostańcie ze mną do końca, bo będzie czekał na Was kod rabatowy od Basic Lab na cały asortyment. Nie zwalniamy tempa, lecimy dalej. Słuchajcie, podkład kryjący, rozświetlający. No to co Wam powiedziałam również na początku, że po prostu przykuło mnie tego typu połączenie. Sam sobie podkład to profesjonalna linia do makijażu, dzięki którego osiągniesz ultra doskonałe efekty. Innowacyjna formuła kryjącego podkładu rozświetlającego zapewnia natychmiastowe działanie na 4 poziomach. Uwaga! Long lasting utrzymuje się na skórze nawet do 16 godzin, zapewniając komfort bez efektu maski. Zobaczymy. Kurde, dziś też mamy tańce, bo ostatnio chyba też jak nagrywałam, sprawdzałam, czy to było na... Co to było? Tak, to był chyba w którejś wersji, bo też miałam teraz takie déjà vu, że mówiłam, że zobaczymy jak ten makijaż wytrzyma, bo idę na tańce, więc dzisiaj też mamy tańce, więc zobaczymy. Match dopasowuje się do koloru skóry, gwarantując naturalny efekt, to był ta druga działanie natychmiastowe na 4 poziomach. Cover zapewnia natychmiastowy retusz, idealnie kryjąc niedoskonałości. Glow delikatnie rozświetla. Ja bym chciała trochę więcej. Pielęgnacyjne działanie składników aktywnych, witamina C, wyciąg z acyroli, ujednolica koloryt, rozświetla, kwas hialuronowy. Dba o odpowiedni poziom nawilżenia, wygładza, redukuje widoczność drobnych zmarszczek, zwiększa elastyczność skóry. No i dobra, mamy tutaj rozprowadź, czyli instrukcję obsługi. Wzięłam w kolorze 101, bo uznałam, że będzie najbardziej odpowiedni. Był to tak najjaśniejszy. Proszę zerknąć tutaj na jego konsystencję. Halo, ostrość na łapkę. O, proszę bardzo. I teraz taką tą tutaj koniuszkiem. Zobaczcie. Jak on. Także dobra, idziemy w to. Biorę kawałek lusterka, muszę zerknąć w ten sposób. Dobra, na razie łapką. Szukam oczyma wyobraźni gąbeczki. Dobra, mam. No i lecimy na gąbeczkę. Ładnie pachnie, tak? Ładnie. Trochę kwiatowo chyba. Standardowo zrobię połowę twarzy, żebyście zobaczyli różnicę. Ale powiem Wam, że po pierwszym tym takim rozprowadzeniu na łapce myślałam, że to krycie będzie większe. Jednakże jest ono równomierne, jest ono dość duże, ale tak jak mówię, spodziewałam się bardziej mocniej. Ale z drugiej strony, jak tam było delikatny glow, no to myślałam, że będzie lżej, a jest to glow naprawdę ładne i zacne. Machnę na oczy też, pewnie korektor jakiś wjedzie. Ten kolor, słuchajcie, 101, on był chyba Ivory, albo nie pamiętam, tak, dobrze mówię, Ivory. Myślałam, że będzie troszeczkę mniej żółty, ale nie jest to jakoś mocno widoczne na żywo. Po prostu kolor idzie bardziej w żółty niż w beż, jednakże wydaje mi się, że bardzo ładnie dostosował się do kolorytu skóry. No i dobra, zerknijcie. Tak się prezentuje. Przyjdę jeszcze w takim bardziej turbozumie. Ładne, soczyste, takie mokre wykończenie.
naprawdę ładnie. Jak przetrzyma te 16 godzin, no to i tańce. Tylko mówię, nie wierzę, że to powiem, ale więcej widzę tu rozświetlenia niż tego krycia. Ale absolutnie mi to nie przeszkadza, tylko nastawiałam się na większe krycie w stosunku do rozświetlenia. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ale wygląda on naprawdę ładnie. Dobra, moi drodzy, zrobię kontur, lekko się przypudruję i przejdę do brwi. Kolekcji Belle Biedronka. Kończę jeszcze konsumpcję tak na szybko. Boże, kocham jeżyki. Ale dobra. Tylko i wyłącznie nałożyłam bronzer, ten kremowy z Ingrida Jedynka. Nie nakładałam różu, no bo tutaj chcę, żeby paleta od Daniela Ślubna z różami wjechała i żeby po prostu nie było żadnego innego podbicia z kremowego tylko żeby te róże wyglądały solo jak najlepiej. No i delikatnie zmatowiłam skórę. Dobra, przechodzimy sobie do brwi. I tutaj najnowsza kolekcja Biedronka i Belle. Jeszcze nie otwierałam, więc będziemy tak samo zaskoczeni wspólnie. O, listy są ważne, my to wiemy. Magdaleno, poznaj produkty do oczu i brwi, które staną się Twoim must have w codziennym makijażu. Ekscytujący, intensywnie błyszczący, płynny cień do powiek rozświetli spojrzenie, doda mu świeżego wyglądu. Znów ktoś do mnie dzwoni. Później, zaraz, czekajcie. Maksymalnie czarny tusz zapewni efekt sztucznych rzęs. Ja dzisiaj nie chcę iść w czarny tusz, tylko w niebieskim, także ten element pominiemy. Odżywka do brwi stopniowo je przyciemni, a puszysta kremowa pomada pozwoli precyzyjnie domalować pojedyncze włoski oraz wypełnić i zdefiniować kształt łuków brwiowych. Wspaniałego testowania, wspaniale. O, naklejki. Żartowałam, cofam. Dobra. Wiem, głupie to było. Dobra, wiem. Dobra, no i tak, mamy tutaj pomady. Z Claresy były pomady takie właśnie, takie wylewane, które bardzo lubiłam, lubię nadal i wciąż, więc żywię tutaj dość wielką nadzieję i przyszłość. O, dobra, mamy w dwóch kolorach pomady. Tak się prezentują. Może ja, słuchajcie, od razu na szybko zrobię tak. Swatch 1, swatch 2. Ewidentnie kolory się od siebie odróżniają. Oba są chłodne. Mocno dość na pierwszy rzut oka i na paluchu napigmentowane. Podoba mi się to. I teraz o tak o. I o tak o. Jest potencjał, jest, nie powiem, że nie. Odżywka do brwi z henną. Ciekawe. No i co, czekajcie. To prosty i szybki sposób na przyciemnione, optycznie zagęszczone, wystylizowane brwi. Wegańska, nawilżająca włoski formuła, bogata w pantenol, który je pielęgnuje, nabłyszcza, chroni przed uszkodzeniami. Zawarty w składzie ekstrakt z henny wzmacnia naturalny. A co, jak ja to zmyję, to będzie później widać, czy nie? Dobra, czekajcie. W codziennym stosowaniu stopniowo je przyciemnia. No dobra, czyli jak stosujemy codziennie, to te brwi będą przyciemnione. Ja nie ukrywam, że ja lubię, jak moje brwi są dość jasne, więc nie będę szaleć. W dostępnych dwóch kolorach, blond i brunet, 90, cofnij, 87% składników pochodzenia naturalnego. Mam tłuste łapy, więc muszę, dobra, więc tak, mamy wersję, a jaki to jest kolor? Pokaż, jest napisane. A, brunet, okej. Okay. No to czekajcie, zaraz Wam zestawię oba, blond i brunet. Czy one się będą odróżniać od siebie? O, tutaj ostrość. Najpierw tak złapiemy, a teraz spróbujemy w ten sposób. No i Wam wezmę na łapkę. Brunet. Zerknijcie. Słuchajcie, powiem Wam, że to jest niegłupie. Niegłupie, naprawdę niegłupie. No niegłupie. Więc przechodzę. Ha, tu coś mam. Przechodzę do brwi. Sięgam po pędzel. To był widelec, nie pędzelek. Sięgam po pędzelek skośny, którego nie mam. Bez jaj. Dobra, mam, ale dość gruby, więc trudno.
Nie chce mi się iść tam. I do... Oh Jesus! Bo tu jest po prostu wszystko... Wszystko na stole. Jestem bardzo terytorialna. To nie jest tak, że odkładam na jedną kubkę, tylko tak pojedynczo wszędzie, wszystko wszędzie. Dobra, słuchajcie. Wyczesuję brwi ku górze. Na sucho. Biorę teraz pomadę w kolorze blond. Troszeczkę delikatnie. I uwaga, zaznaczam łącznie podstawę brwi, bardzo delikatnie. O, dobra, ostrość jest z nami. I powiem Wam, że jest to bardzo fajny produkt. No, ale ja miałam miłość z Claresą, z tymi oto produktami, z wylewanymi pomadami, ale chodzi o to, że ten kolor jest ładny, chłodny, nie jest przesadzony. Dobra, ja tu przesadziłam i za daleko poleciałam. Mógłby być jaśniejszy jako blond, ale no dobra, ja mam takie swoje widzimisię w tej kategorii produktowej. Po prostu lubię, jak są te rzeczy do brwi takie dość jasne. Ale jak widzicie, wyrysowałam, przedłużyłam brew, więc jest to produkt, który także maluje po skórze. Więc na górze róże, maluje po skórze. Musiałam jakimś wierszem tutaj zarzucić i rymem. Żartowała mnie. Mam jakieś dzisiaj takie poczucie humoru na 5 z plusem. Tak przynajmniej według mnie, nie? Nie. Ogarniam się. Wyczeszę również tym oto produktem. Taka lekko żelowa konsystencja, jak na razie co widzę i patrzę, mało wnosząca w życie, ale lekko zagęszczająca i tak świeżo wyglądająca, jednakże czekajcie, cofam, bo jak tutaj za daleko poleciałam, no to zostaje na skórze tak w sposób niepożądany, więc nie wiem jak przy stosowaniu długotrwałym, no bo tutaj, że to przyciemnia rzęsy przez, brwi, przez henne, ale... Pomada zdecydowanie jest to coś, co mi się spodobało. Więc dobra, lecę na brew numer 2. No i to samo, podkreślam tylko i wyłącznie podstawę. Nie jest to opcja jakiegoś takiego rozmemłanego koloru, że jest półtransparentny czy coś w tym stylu, tylko naprawdę widać, że tam się coś zadziało i tak, tak, tak. Very nice, very nice. Absolutnie very nice. Tutaj pełna akceptacja i okejka. I dobra, słuchajcie, tego jestem ciekawa. Jest to, słuchajcie, cień metaliczny do oczu w kremie. Czy on ma jakiś kolor? Czy to jest napisane? Błyszczący cień do powiek. No dobra, a w kolorze? No nie wiem, nie mogę na razie znaleźć, może gdzieś znajdę, a na razie nie widzę. O, Silver Rose jest, wszystko się zgadza. Zetrę pomady, żeby Wam pokazać, jak on się prezentuje. Na razie mało widoczny, więc wezmę ponownie i dołożę. Ta metalizacja nie jest taka, wiecie, na bogato. Teraz zrobiłam dwie warstwy, więc tak to się prezentuje. Nie dotykam na razie, nie rozcieram. Zobaczymy, czy zaschnie i przyschnie. I wezmę tutaj też na łapkę większą ilość i nałożę na powieki. Na powiekach mam tylko podkład. Znaczy się przetarty, no bo żeby mi się to nic nie zrolowało dodatkowo. Więc taki efekt mokrej powieki, właśnie, może to nie głupie, że nie ma tej metalizacji chamskiej perły, tylko że to tak ładnie świeci. Dobra, no zobaczymy, czy mi nie wejdzie w załamanie i czy zaraz nie będzie rolki. Nałożyłam to tak, ujmując kolokwialnie, dość niechlujnie po prostu, bo i tak tego koloru nie widać. Jest to bardzo, bardzo, bardzo delikatne. No mówię, taki efekt mokrej powieki. Także no cóż, no zobaczymy. Na chwilę jeszcze tutaj odczekam. Niech to tak zastygnie, przystygnie. A co do makijażu oczu, będzie absolutnie szybki turbo. Tylko trzeba spełnić dwa najważniejsze aspekty i elementy. Niebieski tusz z Ingrida jest to z nowej kolekcji syrenkowej oraz, moi drodzy, niebieskie kępki z klawiera. Więc to zrobiło takie wała wiła na bogato, bo to oko było właśnie fajnie podkreślone, rzucało się dość mocno, oko podkreślone rzucało się w oczy, no a no tak, no cóż. Więc dobra, najpierw leci tusz.
Wiemy o tym, że są posklejane, ale ja lubię, jak jest dużo i nakładam dużo, żeby ten efekt był widoczny. No i jak tak sobie spojrzymy, no to ten efekt jest widoczny. A ja tak lubię, także taka sytuacja. Chciałabym jeszcze powrócić do tego produktu i powiem Wam tak, jest to taki półprzeźroczysty, błyszczący cień bez tej zwanej chamskiej perły, metalizacji, który daje efekt mokrej powieki i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Pomady i to uważam, że to jest no taki must have, więc tak, biegnijcie do Biedronki. I słuchajcie, jeżeli chodzi o kępki, no bo na co dzień jak najbardziej ten efekt myślę, że jest zadowalający i satysfakcjonujący, ale no ja tutaj chcę to podkręcić i przykleić jeszcze kilka kępek z klawiera. Tutaj jest miks 14, 12 i 10. Głównie będę pracować na 14 oraz 12, więc biorę pensetę i biorę klej, który jest... Nie wiem gdzie... Pół opakowania chyba wycisnęłam. Brawo ja. No dobrze, trudno. Życie. I standardowo kępki będę przyklejać od dołu. Absolutnie nie robię to w sposób jakiś przemyślany czy regularny. Tam, gdzie po prostu mam potrzebę, to tam ją kładę. O, cyk. I kolejna. I kolejna. No i tak chyba uznajmy, że wystarczyłoby, więc już poza kamerą, żeby Was nie zanudzać, wykleję drugie oko. No i to, na co czekam, czyli taka wisienka na torcie, kreska nad Z, kropka nad I, no to róże, więc wykleję drugie oko i zaraz przychodzę. Jeszcze ta niebieska bluzeczka, no i blondi. No ładnie to wygląda, nieprawdaż? Jeszcze wiedzie róż i już, no i w ogóle będzie fantastycznie. No i dobrze, nawiązując. Słuchajcie, w naturze kupiłam po 34,99, więc uważam, że cena jest absolutnie cudowna. Cztery kolory różu. No nie ukrywajmy, i to jest też nie do ukrycia, że te dwa kolory różu są różami absolutnie inspirującymi do tych odcieni Diora wiralowych, które i w tym sezonie, w tamtym sezonie, może nie, i w tym roku, i w tamtym roku, nie w sezonie, były po prostu takim must have. Więc jak najbardziej, a jeżeli mówimy tutaj o tych różach, no to jest to opcja taka bardzo subtelna, stonowana, delikatna, tak, no i słuchajcie, cóż może o samych tutaj różach, z czterech róży, które otulają skórę promiennym rumieńcem, nadając jej świeży, naturalny wygląd, lekka formuła łatwo i równomiernie się nakłada oraz umożliwia uzyskanie zarówno subtelnego, jak i intensywnego efektu. Dobra, jak widziałam chyba u Daniela, czekajcie, zetrę rączkę i też Wam pokażę swatche, że jest to nowa formuła róży. Dalej tutaj chciałabym zaznaczyć, że ta cena, czyli te 35 zł, dobra, to było na promocji, ale chyba w cenie regularnej za 49, no to jest naprawdę bardzo dobra cena, wręcz świetna, łamane na zajebista. Ale słuchajcie, też musiałam tutaj zrobić małe dochodzenie, bo z Sensik powstał róż, który był taki, no powiedzmy sobie, poczojebny, i porównywałam, czy to jest to samo, czy jednak to się czymś odróżnia. I tak, moi drodzy, jakby co, to jest zupełnie coś innego, zupełnie zbliżony, ale inny. Ten jest bardziej żywy, ten różowy w palecie jest bardziej zgaszony. I ja Wam powiem tak, bardzo się mocno zastanawiam, czego by tu użyć i którego, i doszłam do wspólnego porozumienia ze sobą, że ten troszeczkę użyję jako w formie bronzera, a ten róż spróbuję nałożyć na jeden policzek, a ten na drugi policzek. Zdecydowanie opcja ta różowa jest mi bliższa mojemu sercu, ale idźmy, patrzmy, kombinujmy. Dobra, więc ten ciemniejszy lecę właśnie tak jak w formie bronzera. Nie wiem, czy to będzie świetny pomysł, no ale zobaczymy, zobaczymy. Będę miała trochę w stylu lat 80. z tym różem. O, przyjdę może bliżej. Tylko tak spróbuję to delikatnie smyrnąć. Czekajcie, jeszcze wiecie, co Wam powiem? Czy one są lekko satynowe, czy one są zupełnie, absolutnie w macie?
Jest ta satyna, jest widoczna. Nie jest to opcja rozświetlająca, absolutnie, tylko one mają taki lekki flash. Tak, no. Halo, ostrość. Widzicie? On tak lekko. Co się tak. Opalizuje. Nie opalizuje, tylko wyświeca, rozświeca, prześwieca. Widzicie to, nie? Więc one mają taki lekki, zdrowy glow. No i idąc na drugą stronę, bo tylko tą zrobiłam z tymi różami, to tutaj też naniosę. Tam, gdzie bronzer. No i dobra, nie przesadzam z tym, bo ja lubię przesadzić, więc niech dzisiaj w roli głównej zagra róż. No i lecę, słuchajcie. Ten różowiutki jako pierwszy. Na pędzel nałożyło się dość zacnie, więc otrzepię nadmiar w rękę. No i dobra, lecimy, zobaczymy. Na uśmiechu. No ja tak nakładam róż, po prostu tak lubię. Jedni robią na dwa palce i odtąd, drudzy robią na przykład od czegoś jeszcze innego, a ja lubię na uśmiechu, bo to jest taka najbardziej naturalna część wyróżowiania się policzka. Dobra. Dobra, mogę więcej. Śliczny. Cukierkowy. Lekko błyszczący. Tak zdrowo z miłością. No ładny, bardzo ładny. Tego jeszcze nałożę więcej, żeby było jeszcze ładniej. Logika, nie? Śliczny, absolutnie śliczny. Cudowny, bardzo mi się podoba. Dobra, idziemy, no ale ja mam po prostu wewnętrzną miłość różaną, różową i wszystko co z wiązane. Teraz leci ten pomarańczowy, również go troszeczkę otrzepię z nadmiaru. No i druga strona. Dobra, coś tam widać, ale niewiele, dołożę. Zerknę w lusterko, bo tylko w podgląd się gapię. Też jest ładny, ale taki inny wymiar tego różu, bardziej podkreślający, no bo ten jest bardziej widoczny, a ten bardziej podkreśla, wtapia się w skórę, o to jest może też dobre określenie. Generalnie biorąc pod uwagę jeden, drugi, trzeci, absolutnie fantastyczne. Bardzo też wydaje mi się, że ładnie będzie wyglądać ten, dla blondynek, taki subtelny, lub po prostu dla osób, które niespecjalnie lubią się z różem. Nie wierzę w to, ale są takie osoby, które po prostu nie nakładają różu, nie lubią różu, nie wiedzą, gdzie go nałożyć, więc przez to nie nakładają. I są tak, no niespecjalnie z tymi różami za pan brat. Także wydaje mi się, że ten odcień absolutnie będzie takim odcieniem, z którym się zaprzyjaźnił. Samo ich wykończenie jest przepiękne, ładne, cudowne, fantastyczne, jaram się. Jednym kolorem, drugim kolorem i tymi. Także jak jest to takie słynne nie pędź, nie idź, znaczy się nie biegnij, tylko pędź, czy coś w tym stylu, to to jest właśnie to. Naprawdę biegnijcie, bo jest warto i jest naprawdę, jest dobrze. Jest dobrze, jest tanio, po prostu. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle. Tak się prezentuje mój makijaż dzienny z elementami kępek. Wiem, że też na co dzień nie każdy ma czas, że nie każdy ma czas, aby te kępki przyklejać, ale myślę, że samym tuszem absolutnie ten efekt był widoczny i wystarczający, ale ja po prostu chciałam to dokręcić, przykręcić i odtworzyć to, co Wam się podobało. Jestem absolutnie zauroczona tymi różami. Przeżywać będę, bo jestem na świeżo. No i po prostu tak świeżo wygląda policzek. Przepięknie. Produkty do brwi. Tak, idziemy teraz od końca. Produkty do brwi. Pomady również rewelacyjne. Tutaj też lećcie, tutaj też pędźcie, polecajka gorąca. No i ten produkt, jeżeli chodzi na oczy, a pokażcie, zważyło mi się? O, absolutnie nie, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa forma rozświetlającego cienia. Też myślę, że będzie to świetny produkt, uwaga, proszę się skupić, na przyczepność cieni błyszczących. Taki lekki klej, bo to nie jest tłuste, tylko to jest bardziej mokre. Miodzio, naprawdę miodzio. Z rzeczy kolejnych.
Podkład. Tutaj mnie zdziwił, że krycie połączone z rozświetleniem. Tego krycia nie ukrywam, spodziewałam się troszeczkę więcej, jednakże równomiernie ten podkład wszystko przykrył, równomiernie się rozprowadzał, również świetnie wygląda na skórze, bardzo promiennie. Zobaczymy jak z testem długotrwałości. Mam nadzieję, że pod koniec dnia, jak nie zapomnę, to Wam wrzucę przebitkę, a jak Wam nie wrzucę przebitki, to przynajmniej Wam napiszę w opisie. No i również to przygotowanie cery pod makijaż było ważne. Dzisiaj widzieliście z Basic Lab fantastyczna paczka, którą dostałam przed okresem przedślubnym. No i tutaj zadbanie o tą pielęgnację ślubną, przedślubną, aby skóra była jak najlepiej nawilżona, odżywiona, uelastyczniona, aby w miarę możliwości znikły przebarwienia, zaczerwienienia w okolicy przy ust. Tutaj w roli głównej ta witamina C, która działa w sposób łagodzący właśnie na przebarwienia, rozjaśniająco i kondycjonująco skórę. Z rzeczy ważnych, myślę, że tutaj miła dla Was informacja, z kodem MAGDA20 macie minus 20% na wszystko, na cały asortyment z Basic Lab, na zestawy również. Także proszę się nie zastanawiać, szczególnie jeżeli mowa tutaj o produktach do demakijażu czy o serach specjalistycznych. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie i gorąco. Pozdrawiam, widzimy się, do następnego. Buziak!